te wyniki to jest efekt pracy wielu, wielu osób. To jest efekt pracy uczniów, nauczycieli, którzy bardzo często wychodzą poza swoją typową rolę zawodową, dyrekcji placówek, które są otwarte często na nowości, ale należy również podkreślić, że to jest efekt pracy rodziców. Chciałbym krótko przypomnieć historię i metodologię rankingu. Historia tego rankingu rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym stuleciu, w roku 99. Opublikowaliśmy wówczas listę 100 najlepszych liceów w Polsce. W kolejnych latach ocenialiśmy coraz więcej szkół średnich. No, aby w roku 2011, kiedy nowa matura już się umocniła, opublikować po raz pierwszy oddzielnie ranking liceów i techników. W tym roku publikujemy 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Mamy nadzieję, że to pomoże wybrać szkołę. W województwie opolskim najlepsze liceum to publiczne liceum ogólnokształcące numer 3 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, a najlepsze technikum w województwie opolskim to publiczne technikum numer 3 w Opolu. Co roku jest to satysfakcja i to z uśmiechem. Już podchodzę do komentarzy. Znowu trójka jest liceum na pierwszym miejscu regionalnych rankingów szkół. Ale to nie jest za darmo i na to się nie czeka z założonymi rękami. Tym bardziej myślę, po tak trudnym roku jest to jeszcze większa satysfakcja dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców, dla wszystkich, którzy trójkę lubią. Jest ważny, nie przeczę, ponieważ my w tym rankingu istniejemy od 2009 roku, wtedy kiedy zaczęto brać pod uwagę w ogóle szkoły techniczne. I na pewno w czasie rekrutacji rodzice i młodzież zwracają uwagę na ten ranking, on jest znany w całej Polsce. Są to dominujące szkoły, które niezależnie, i to chcę podkreślić, niezależnie od metodologii, bo ona się zmienia, cały czas w tym rankingu są na przodzie, a ta metodologia się zmienia. Przypomnijmy, dawno temu były to tylko i wyłącznie pomiary związane z olimpiadami, a w tej chwili w tym zestawieniu podsumowującym pracę szkół są wyniki maturalne oraz sukcesy olimpijskie. Ponieważ ranking dotyczy kilku składników, to myślę, że pokazuje na pewno nie całą, ale jednak w pewnym wycinku pracę szkoły, zarówno jeśli chodzi o tę wspólnotę uczniów, jak i zaangażowanie nauczycieli, bo to szczególnie uzdolnieni, którzy biorą udział w olimpiadach i jeśli ich sukcesy dochodzą już do tego etapu ogólnopolskiego, to na przykład jest jeden z elementów rankingu. Ale to, co jest najszerzej oceniane w rankingu liceów, to oczywiście wyniki matur. Ta szkoła daje na przyszłość jakiś konkret. Mają egzamin maturalny zdany. U mnie ponad 96% uczniów w tym roku zdało egzamin maturalny. Uczniowie mogą później kontynuować naukę na wyższych uczelniach, ale w międzyczasie są pełnowartościowymi pracownikami na rynku pracy. I bardzo często tak to bywa. Pracują, uczą się na wyższych uczelniach, no jeszcze wracają do szkoły, ponieważ mamy i oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. I nasi uczniowie bardzo często w ogóle kończą szkołę z trzema tytułami technika. Teraz liczy się zawód, mobilność, umiejętność znalezienia się w nowych sytuacjach i to daje szkoła zawodowa. Cieszymy się, że szkoły niezależnie od sytuacji, która jest bardzo trudna, jednak w tych zestawieniach się znajdują i mam nadzieję, że jest to równie dobrze odebrane przez i rodziców, i uczniów klas ósmych szkół podstawowych, nie tylko w Opolu, z informacją taką, że do Opola warto wybrać się po gruntowną edukację, która będzie przygotowała do przyszłości na poziomie szkoły średniej, szkoły ponadpodstawowej. Ten ranking w tym roku ma szczególne znaczenie, dlatego że nie było możliwości, żeby osobiście, face to face, czy offline'owo dowiadywać się na miejscu w szkole w czasie dni otwartych o możliwościach edukacji tam. Nie było też targów edukacyjnych z prawdziwego zdarzenia. Dlatego w tym roku ten ranking będzie podstawą dla wyboru przyszłości edukacyjnej dla większości ambitnych maturzystów i dla ich rodziców.